Witajcie w kolejnej lekcji odnośnie jak tworzyć utwory, jak komponować riffy, jak improwizować, jak wszystko naraz. Mam motyw tym razem taki bardzo taki spokojnie za mocny, ale dobra, puszczę wam na razie sam motyw. Trzeba przyznać, jest potencjał w takich riffach. No, przede wszystkim dlatego, że jeżeli mamy te riffy, które dany motyw jest zagrany chwilę, on jest w tym samym rytmie i trwa chwilę, prawda? 16 uderzeń. Thank you.
No tutaj mamy zupełnie jakby wybicie też trochę z tonacji, zupełnie akordy takie wow, 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 bo to pamiętamy, że tutaj w tych riffach, które tworzymy, możemy na razie popuścić wodze fantazji, w sensie nie trzymamy się żadnych skal, czy to ma być molowa, durowa, jońska, frygijska, cuda, jaja na kiju, po prostu tworzymy riffy, które po prostu siedzą nam w głowie, a dopiero później przy okazji aranżowania tych riffów, prawda, bo musimy dograć drugą gitarę, dograć powiedzmy bas, to musimy wtedy też się zastanowić, jakich dźwięków używać. Niekoniecznie też musimy dokładnie dobierać jakąś skalę, że powiedzmy, a dobra, teraz tutaj taka, 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 ale bardzo mądrze i rozsądnie jest dobierać wtedy skalę, bo załóżmy, jeżeli przy tym motywie, można to nazwać w cudzysłowie refrenowym, po tym. To na przykład tutaj skalę molową można bezpośrednio zastosować molową B, a do tego durową G. I na przykład to brzmiało, po prostu rozwalało banie, prawda? Oczywiście już zapędzam, ale widzicie, czyli główny motyw jest po prostu taki, że mam zwykły power chord 577, 355. Tylko oczywiście bardzo istotny też jest tutaj rytm, który używamy, bo gdybym grał cały czas tylko ósemkami. Nie jest taki specjalnie urozmaicony, no po prostu no, byleby równo zagrać i tyle. A tutaj na przykład mamy rytm, który jest dość specyficzny, bo mamy... Tu jest ten jeden, jedna ciągłość 16 ósemek. Tutaj jest właśnie rytm taki. Zagram go powoli. Ja tutaj nie podrywam tych palców z lewej. Całą rolę odgrywa prawa ręka. Dobra, będę specjalnie też, jeżeli ktoś jeszcze nie załapał, będę specjalnie odrywał tą rękę, żeby bardziej tak, tak nienormalnie odrywał, żeby było widać, kiedy to akcentuje. Thank you.
tutaj teraz znowu wariant jest. Dobra, nie będziemy się dzisiaj skupiali na melodiach, bo tej melodii zagrałem wcześniej. Oczywiście tutaj dobrałem właśnie skali tej Hamol G-dur, a i po prostu były te dwa riffy. I tutaj coś grałem po dźwiękach, które mi akurat spasowały i tworzyły fajną melodię. Ale teraz na przykład jak to można rozwinąć, bo to jako zwrotka. To jako refren. No, dobra, no nie jest złe, tylko że zwrotka, refren, no i co, koniec? No nie, no zależy co chcemy osiągnąć, bo możemy równie dobrze osiągnąć coś takiego, że na przykład rozwinąć ten motyw, ten główny, prawda? Bo próbujemy rozwinąć ten główny, akurat w dzisiejszym ćwiczeniu ten główny motyw rozwijamy, bo są inne warianty też. Teraz zmienimy. Kolejny inny wariant, posłuchajcie. Naprawdę bardzo fajne rzeczy się zaczynają dziać, aczkolwiek bardzo też istotne jest to, żeby wrócić do motywu, który, od którego wyszliśmy. Oczywiście trzymając się pewnej konwencji możemy uznać, że każdy riff, który po drodze tam zagraliśmy, należy do utworu i go zostawiamy. Możemy ewentualnie dany schemat powtórzyć. Na przykład w ogóle wypierniczamy ten motyw, co tu mamy. Wypierniczamy, tylko po prostu dajemy ten ciąg riffów, który był i po prostu jego uznajemy za motyw przewodni, a wracamy natomiast do tego motywu.
Jest to z jednej strony dobre rozwiązanie, bo tu możemy, mamy wtedy, tworzymy dość sporą różnorodność riffów, aczkolwiek ważne jest to, żeby po prostu mieć te riffy jakoś okiełznane, żeby to nie było tak po prostu z dupy, zagrałem później, a powtórzę teraz, kuźwa, nagrałeś to, nagrałeś to, nagrałeś kuźwa, bo ja nie wiem, zwykle tak też było, kurde, no to nie pamiętam, coś się wymyśliło, coś się grało gdzieś tam, któryś na próbie usłyszy, ty, co to było, wiesz co, nie wiem. Więc to jest takie troszeczkę, wiecie, jak to się wymyśla, mózg pracuje, to czasem te riffy się zmieniają dość szybko i nawet jednemu ten jakiś riff się nie spodoba, drugiemu się spodoba i wtedy temu się nie podoba, znaczy nie myślał o nim, że jakoś jest fajny, więc jakby go zupełnie o nim zapamiętał, natomiast zapamiętał jakiś inny. Ale tutaj, jak tutaj na przykład sobie włączymy loopera, czy włączymy na komputerze nagrywanie, to wtedy nie ma żadnego problemu, możemy wrócić do tego. Ja zwykle stosuję taką technikę, że po prostu siadam przed komputerem, słuchaweczki na ten, włączam, odpalam Guitar Riga i sobie po prostu tworzę coś i mianowicie później z tego wycinam fragmenty. Oczywiście to muszą też być spójne, załóżmy powtórzenie 2 razy, 3 razy, 4 razy, żeby to nie było, że gramy 1,5 razy, albo 1,2 razy, załóżmy, bo coś tam się nam machnęło, to wtedy ewidentnie widać, że coś gościowi się, prawda, pokiełbasiło i wtedy wycinam te fragmenty i po prostu czasem jest tak, że eksperymentuję bardzo celowo na zasadzie takiej, że tutaj widzieliście, zagrałem parę riffów różnych. Teraz można było powtórzyć to. I ja po prostu wycinam te fragmenty i czasem zmieniam kolejność, ale to robię celowo. Jeden riff był tak, tego daję tu, tego tu przesuwam, a ten jeszcze jeden, powiedzmy, daję jeszcze na sam początek. Różne kombinacje robię, bo czasem jest tak, że zarąbiście brzmi coś, co po prostu zrobimy nawet jakby, no nie można powiedzieć na złość, ale zrobimy jakby na siłę inaczej, niż nam głowa podyktowała i później nagle what the fuck, co tu się w ogóle dzieje, co się tu odpiernicza, że na przykład brzmi zarąbiście. Bo te motywy czasem po prostu są, zaskakują też nas jako grających, prawda? Poza tym bardzo często też są takie sytuacje, że jak gdzieś jakiś riff nagrywam, a później ja to grałem? No nie, no bez jaj, ja to grałem. Także dobra, dzięki za uwagę. Przećwiczcie to jeszcze raz i zobaczymy się znowu wkrótce. Na razie.